Dobrze, to będziemy. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Lusowie, w gminie Tarnowo-Podgórne, w towarzystwie zacnych gości, przewodniczącego partii Polska 2050, pana Szymona Hołowni. Witam serdecznie w gminie Tarnowo-Podgórne. Również serdecznie witam wiceprzewodniczącą partii Polska 2050, panią posłankę Paulinę Henik-Kloska. Również serdecznie witam radną miasta i gminy Kórnik, panią Agnieszkę Wiśniewską, która jest jednocześnie przewodniczącą klubu radnych Polska 2050 w Radzie Miasta i Gminy Kórnik. Szanowni Państwo, spotykamy się w miejscu szczególnym, symbolicznym dla naszej gminy, dla Lusowa, w miejscu, które jest upamiętnione właśnie pamięcią generała Dobora Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Miejsce, które ma wyrażać nasze przywiązanie do patriotyzmu. Miejsce, które pokazuje przeszłość ziemi wielkopolskiej, która, żeby znaleźć się w granicach państwa polskiego, musiała sięgnąć po oręż i sama walczyć, by ten cel osiągnąć. Ale żeby ten cel osiągnąć, to wcześniej Wielkopolanie podejmowali szereg działań, by zachować swoją tożsamość, by też łatwiej przetrwać czas zaborów. To był czas, w którym Wielkopolanie organizowali się w różne organizacje. Były to kółka rolnicze, były koła włościanek, również tutaj, w Lusowie, w gminie Tarnowo-Podgórne, w wielu miejscowościach tej gminy. Takie organizacje tworzono po to, żeby właśnie zachować tożsamość, ale też, żeby uzyskać większą zdolność w kulturze rolnej. To było wówczas bardzo istotne. Dzisiaj można powiedzieć, że to była taka droga do uzyskania konkurencyjności na rynku. To wszystko sprzyjało temu, że Polska tutaj przetrwała, że od zakończenia Powstania Wielkopolskiego w 1919 roku znajdujemy się w granicach Rzeczpospolitej. To był czas, kiedy mówi się, że Wielkopolanie wykazali się pracą organiczną. I taki kolejny impuls z pracą organiczną miał miejsce po zmianie ustrojowej w Polsce w 1989 roku, a szczególnie za sprawą wprowadzenia wolnych, niezależnych samorządów terytorialnych w Polsce w 1990 roku. Doskonale pamiętamy, jak w tym czasie z dużym entuzjazmem mieszkańcy małych, większych miejscowości ruszyli po to, żeby zbudować na nowo swoje miejsce, w którym żyją. Powstawały wtedy społeczne komitety budowy wodociągów, kanalizacji, również telefonizacji i wiele innych elementów infrastruktury, które wpływały na poprawę jakości. To był odzew na te uprawnienia, które nadano tym lokalnym społecznościom w wyniku ustawy z 8 marca 1990 roku. Gminy jako ten samorząd terytorialny miały do dyspozycji określone kompetencje, finanse, majątek. Dzięki temu mogły decydować o sobie. To zaowocowało po tych 30 kilku latach tej pracy, również mającej charakter organiczny, niesamowitym rozwojem społeczno-gospodarczym Rzeczypospolitej. To ta praca każdego z osobna, mieszkańca większej czy mniejszej miejscowości, czy też miasta, wpłynęła na ten szczególny rozwój niespotykany w historii Rzeczpospolitej. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, kiedy z dużymi obawami patrzymy na przyszłość samorządów.
ze względu na umniejszanie kompetencji, ze względu również na zdecydowane obcinanie finansów. To ma bardzo istotne znaczenie. Te finanse decydują o rozwoju mieszkańców, ich miejsc, w których żyją, ich otoczenia, decydują również o standardzie usług. Dzisiaj spotykamy się w pobliżu jednej ze szkół w gminie Tarnowo Podgórne, obok szkoły podstawowej imieniem Józefa Dowbora Muśnickiego, która kształci tutaj ponad 600 uczniów, a wśród nich ponad 40 to są uczniowie z Ukrainy. I doskonale na przykładzie tej szkoły wiemy, jak bardzo ważne są finanse, żeby podołać tym wyzwaniom, które wiążą się z kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia. Te przesłania i te nawiązanie do czasów zaborów, kiedy to wtedy Polacy organizowali się po to, żeby poradzić sobie z wieloma przeciwnościami wynikającymi z utraty niepodległości, utraty suwerenności, są dzisiaj w jakiś sposób też istotne dla nas jako historia, że w sytuacjach trudnych powinniśmy się organizować, powinniśmy się łączyć. Tak też dzieje się w gronie, czy w świecie, bym powiedział, samorządowym, że samorządowcy łączą swoje siły po to, żeby wspólnie upominać się i przypominać rządzącym, jak ważna rola jest samorządu w skali państwa, jaką i jaki istotny fundament stanowi samorząd. Jak ważne jest, żeby w należyty sposób był finansowany, żeby to były finanse własne, czyli zapisane ustawowo, a nie corocznie rozdzielane, i żeby zakres tych kompetencji umożliwiał bezpośrednie realizowanie zadań w tym lokalnym środowisku. Dlatego dzisiaj to spotkanie jest również związane z tym, że samorządowcy połączyli swoje siły. Nie cały rok temu Sąd Rejestracyjny w Poznaniu zarejestrował federację pod nazwą Ogólnopolska Koalicja Samorządowa, którą tworzy 22 organizacje, stowarzyszenia, fundacje z obszaru 13 województw. Jesteśmy zdeterminowani, by upominać się o te potrzeby lokalnych społeczności, które dzisiaj są bardzo ważne, a których ze względu na różne działania rządu nie są możliwe. Jesteśmy też świadomi, że nie możemy tego dokonać samodzielnie. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby podpisać umowę o współpracy z naszym partnerem, który jest Polska 2050 Szymona Hołowni. Partnerem, który ma potencjał parlamentarny. Partnerem wreszcie, którego karta samorządowa jest zbieżna z naszymi Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej postulatami programowymi. Chcemy razem wspólnie dążyć do osiągnięcia tego celu. Celu, który jawi się jako taki najważniejszy z nich, decentralizacja państwa, który pozwoli na większe kompetencje w samorządzie, który pozwoli również na finansowanie zadań niezbędnych, oczekiwanych i potrzebnych dla lokalnych społeczności. Dziękuję bardzo. To teraz ja. Tak, tak jest. Ty tu jesteś gospodarzem, więc wolałem się upewnić. Drodzy Państwo, tak jak wspomniał wójt Tadeusz Czajka, jestem dzisiaj tutaj wraz z moją zastępczynią Pauliną Henik-Kloską w naszą
radną, ale też i z naszymi działaczami z całej Wielkopolski, którzy jak widzę i od Poznania, i z Piły, i z różnych zakątków Wielkopolski przyjechali, z czego się oczywiście bardzo cieszę, po to, żeby przypieczętować raz jeszcze to, co dokonało się kilka dni temu podczas forum samorządowego w Mikołajkach, a więc dołączenia czy połączenia w strategicznym partnerstwie tych dwóch organizacji Polski 2050 i Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej. To nie jest wchłonięcie jednej organizacji przez drugą, to nie jest zapisanie się jednej organizacji do drugiej, to jest przy poszanowaniu swojej autonomii zbudowanie partnerstwa, które ma naprawić to, co zostało popsute. A trzeba sobie powiedzieć jasno, że stosunek państwa do samorządów został, zwłaszcza w ciągu ostatnich lat, popsuty po prostu w stopniu, który woła o pomstę do nieba. Jak bardzo ważne jest to, bo dzisiaj podpiszemy, czy dołączą do, podpisując kartę samorządową Polski 2050, kolejni samorządowcy. Będziemy mieli spotkanie z przedstawicielami OKS-u, którego Tadeusz Czajka jest szefem zarządu krajowego. Ale dlaczego to wszystko jest ważne? Przede wszystkim to jest ważne dlatego, co widzieliśmy przed chwilą, odwiedzając szkołę podstawową w Lusowie. Rozmawiając z wójtem, z zastępczynią wójta, z nauczycielami, którzy w stopniu, można powiedzieć, bohaterskim próbują dzisiaj poradzić sobie z tą sytuacją, która ma miejsce dzisiaj w wielu polskich szkołach, kiedy doświadczone wojną, straumatyzowane często, szukające nadziei, szukające spokoju, szukające normalnego dzieciństwa dzieciaki z Ukrainy, dołączają do polskich dzieci w placówkach, które prowadzą polskie samorządy. Wiecie doskonale i nie trzeba o tym długo mówić, jak bardzo po macoszemu rząd od dłuższego czasu traktuje samorządy, zwłaszcza jeśli chodzi o subwencję oświatową. Oświata to jest zadanie, które jest tak naprawdę zadaniem państwa. Samorządy powinny to w imieniu państwa wykonywać, zapewniać na to pieniądze. A dzisiaj dziura, różnica pomiędzy tym, co państwo daje na oświatę, a jakie są rzeczywiste koszty utrzymania placówek oświatowych, wynosi 32 miliardy złotych. I to są pieniądze, które muszą iść, nie ma wyboru, z kieszeni samorządu. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, czy państwo i jak państwo partycypuje w tych wszystkich kosztach, które muszą ponosić dzisiaj placówki oświatowe w całej Polsce, w związku z tym, że dołączają do naszych dzieci dzieci ukraińskie. Dzisiaj słyszałem tutaj w Lusowie, mówiono, że w każdej z placówek, w zasadzie na terenie Tarnowa, na terenie gminy Tarnowo-Podgórne, trzeba było zatrudnić 3-4 dodatkowe osoby. Psychologa, kogoś, kto zna ukraiński, kogoś, kto pomoże w adaptacji tych dzieci. Przecież to są bardzo konkretne koszta. Trzeba zorganizować kolejne zajęcia, bo część z tych dzieci jest bardzo głęboko doświadczonych tą traumą, którą przeżyły na Ukrainie, ale też przyjeżdżając tutaj. Trzeba zorganizować im dobre środowisko, w którym będą mogły spokojnie wzrastać, tak jak każde dziecko na to zasłużyło. I na to potrzebne są pieniądze. Państwo przyznaje te pieniądze, państwo obiecuje te pieniądze, państwo jeszcze nie dało tych pieniędzy, a trzeba już je wydatkować. Dlatego dzisiaj tak ważne jest to, żeby politycy, ci centralni, ci, którzy są u władzy, ale też którzy ubiegają się o odpowiedzialność za kraj, rozmawiali z samorządowcami, słuchali samorządów, słuchali tych, którzy tutaj w lokalnych społecznościach, w gminach, w powiatach pracują, żeby poskładać tę Polskę do kupy, żeby to wszystko rzeczywiście działało. Trzeba ich słuchać i trzeba im pomagać. Dlatego w karcie samorządowej Polski 2050 znajduje się zapis, żeby nie było tak, mówiący o tym, że nie było tak, jak mówił Tadeusz, że uznaniowo coś tam ktoś komuś przyzna, bo jest z tej samej partii, więc da się mu trochę więcej pieniędzy. Tylko systemowo samorządy powinny mieć zwiększony udział w PIT-cie. Systemowo powinno się zapisać, że samorządy powinny otrzymywać 3% co najmniej podatku VAT, który jest płacony na ich terenie. Samorządy wiedzą, jak wydawać te pieniądze, bo samorządy wielokrotnie to pokazywały.
I dzisiaj, kiedy rozmawiamy o tym, jak bardzo potrzebna jest uczciwość państwa w relacjach z samorządami, kiedy stoimy w obliczu tego kryzysu uchodźczego, którym musimy w najlepszy sposób zarządzić dla dobra tych maluchów, którzy do nas dotarli, i dla naszego własnego dobra, naszych lokalnych społeczności, na to chcemy bardzo mocno zwrócić uwagę. To chcemy bardzo mocno podkreślić. A skoro jesteśmy już tutaj przy szkole, byliśmy tu świadkami wspaniałego spektaklu, który przygotowano, i dzieci polskie, i dzieci ukraińskie. Wzruszyliśmy się, chyba mogę powiedzieć, Paulina, ja na pewno, którzy widzieliśmy ten spektakl właśnie na kanwie, pierwsza etiuda, bo to były flagi polskie i ukraińskie, które spotykały się w takim fantastycznym tańcu. To było bardzo poruszające i bardzo jesteśmy za to wdzięczni, ale jak już się jest przy szkole, to warto powiedzieć o tym, że nie tylko samorząd wymaga reformy, ale też i polska szkoła wymaga reformy. Chcę państwu powiedzieć, że jeszcze w maju Polska 2050, to było długo odkładane ze względu na pandemię, ze względu na wojnę, teraz już znamy datę, to będzie w maju, zaprezentujemy nasz program uzdrowienia polskiej oświaty, polskiej edukacji. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale już dziś mogę powiedzieć, że będzie tam wiele o tym, jak podnieść status polskich nauczycieli, żebyśmy nie mieli takich sytuacji jak w Warszawie, że 49% nauczycieli mówi, że zamierza prawdopodobnie zrezygnować z zawodu, i tak jest w bardzo wielu miejscach Polski, gdzie nauczycieli nie sposób dzisiaj znaleźć. Że dzisiaj powinniśmy zmienić paradygmat myślenia o polskiej szkole. Ona powinna z rywalizacyjnego przestawić się na kooperacyjne myślenie. Dzisiaj w polskiej szkole powinna być zasada 4K, a więc kooperacja, kreatywność, komunikacja, która jest szalenie ważna, bo wiemy, że dzisiaj mamy w tym względzie też wiele fake newsów, i właśnie krytyczne myślenie. To są te kompetencje, które dzisiaj polska młodzież, polskie dzieci powinny rozwijać. Polskie dzieci i polska młodzież powinni mieć płynny angielski po podstawówce i komunikatywny drugi język po kolejnym stopniu edukacji, po liceum. Szkoła powinna otwierać się nie na kurczowe trzymanie się programów, ale na między branżową czy między gałęziami nauki poruszającą się refleksję. Mówię tu o dniach projektowych, w których, których uczniowie mogliby wyzwalać swoją kreatywność na styku różnych dziedzin. Dzisiaj potrzebujemy nowoczesnej szkoły. Dzisiaj potrzebujemy nie tego, żeby ktoś nasze dzieci formatował, zakuwał w jakiś wzorzec, który sam wyniósł z domu i kazał wkuwać na pamięć dzieła tego czy innego duchownego. Mówię to jako praktykujący katolik, ale potrzebujemy dzisiaj tego, żeby dzieciaki wychodziły z tej szkoły jeszcze bardziej ciekawe świata niż do niej wchodziły. Żeby mogły stawić czoła temu światu, który stawia przed nimi tyle wyzwań. O taką szkołę chcemy wam opowiedzieć, obiecać i pokazać. Chcemy wam pokazać szkołę, do której ja chciałbym, żeby chodziły moje córki, które za chwilę do szkoły będą się wybierać. To jeszcze w maju. A dzisiaj tutaj jeszcze w czasie tej wizyty, wizyta w Kurniku, to po południu, jeden z naszych projektów w Rower dla Seniora, o którym będziemy właśnie po południu w Kurniku mówić, ale nie tylko zresztą o tym. A ja cieszę się też, że podczas tej wizyty i tego mnóstwa spotkań, które tutaj dzisiaj mam, będę mógł też złożyć hołd właśnie generałowi Józefowi Dowborowi Muśnickiemu, wybitnemu żołnierzowi, wybitnemu dowódcy, ale też jego córce, o której wszyscy tutaj mieszkający wiecie, której czaszka tutaj spoczywa, czyli porucznik pilot Janinie Lewandowskiej, w jedynej kobiecie żołnierz, o której wiemy, że została zamordowana w Katyniu. Niedawno mieliśmy rocznicę katyńską, a ja jako osoba specjalnie związana przez rodzinę z siłami powietrznymi i sam do niedawna mający dzielący dom z porucznikiem sił powietrznych, w tej chwili już kapitanem, chciałbym pewnie nie tylko w moim, ale i w mojej żony imieniu oddać hołd tej, która w polskich siłach powietrznych była jej poprzedniczką. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to zaproszenie, za to wszystko, co już nas spotkało i co jeszcze nas spotka, i oddaję głos Paulinie. Szanowni Państwo, przed nami dzisiaj długi dzień, który w zasadzie dopiero się rozpoczyna. On w całości w zasadzie będzie skupiony wokół problemów, wyzwań, przed którymi obecnie stają samorządowcy, włodarze gmin, nie tylko tu w Wielkopolsce, ale także w całej Polsce, bo tych problemów i wyzwań, z którymi muszą mierzyć się w ostatnich latach samorządy, pojawia się
coraz więcej, a niestety niezależność finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest coraz mniejsza i stabilność finansowa, choćby w zakresie finansowania oświaty, o czym mówił Szymon Hołownia, też coraz bardziej wątpliwa. Te 32 miliardy złotych, jakie szacuje się, że zawiera luka pomiędzy rzeczywistymi wydatkami na szkolnictwo a subwencją oświatową, jest coraz bardziej odczuwalna w polskiej szkole, która, przypomnę, przed chwilą zakończyła trudny proces zdalnego nauczania, dzisiaj mierzy się z kolejnym wyzwaniem, jakie jest przyjmowanie do polskich szkół dzieci z terenów wojny. To oczywiście niezwykle dla nas budujące, poszerzające horyzonty i naszą wrażliwość wyzwanie, z którymi chętnie się mierzymy, ale to wyzwanie wymaga również dofinansowania. I tu, szanowni państwo, nie sposób nie zauważyć, że pieniądze obiecane przez rząd, przez pana premiera dla gmin, które właśnie do swoich szkół, placówek oświatowych przyjmują dzieci z terenu wojny, wciąż nie trafiły. Jakby, panie premierze Morawiecki, pieniądze zapisane na kartce nie pomogą zrealizować zadań tutaj w gminie. Gminy muszą je w końcu fizycznie dostać. Czas, by te pieniądze trafiły do kasy samorządów, bo przecież niedofinansowanie oświaty jest już dzisiaj wystarczająco głębokie i musimy wziąć pod uwagę, że każde takie niedofinansowanie rodzi oszczędności na osobach najsłabszych, na edukacji naszych dzieci, najmłodszych i naszej młodzieży, która w dorosłym życiu będzie wkraczać w coraz, jak widzimy, trudniejszy i pełen różnych wyzwań, z którymi dotychczas nie mieliśmy okazji zmierzyć świat. A niedofinansowanie oświaty to tylko jeden z problemów, z którym mierzą się samorządy. Jeden z wielu problemów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, bo przecież na każdym kroku słyszymy o problemach z realizacją inwestycji wynikających z głębokiej zmiany na poziomie cen surowców, ale także budżetów poszczególnych inwestycji. Z coraz większym problemem z realizacją planu inwestycyjnego przez gminy, rozstrzyganiem kontraktów, więc kiedy jak kiedy, ale dziś właśnie jest czas na to, by ten deficyt w kasie samorządów uzupełnić przede wszystkim. A od wielu lat jako posłanka pracująca na co dzień w Komisji Finansów Publicznych obserwuję, jak na jednostki samorządu terytorialnego przekazywane są coraz bardziej skomplikowane kolejne wyzwania. No chociażby pandemia była takim nowym ćwiczeniem, które w dużej mierze musiały wziąć na swoje barki samorządy. Dzisiaj również pomoc osobom uciekającym z terenu Ukrainy również jest realizowana przy udziale samorządu terytorialnego, bo to właśnie samorząd terytorialny dzisiaj rejestruje te osoby u nas, nadając im numer PESEL, wypłaca środki, czy to Polakom utrzymującym w swoich domach, Ukraińcom, czy samym uchodźcom. I również prowadzenie oświaty to również kolejne zadanie, które przyjęły na siebie samorządy. Jeżeli dalej będziemy w ten sposób podchodzić do samorządów, że będziemy zrzucać na nie z poziomu centralnego coraz więcej zadań, a nie pójdą za tym pieniądze, będzie to kosztem Polek i Polaków żyjących tutaj w naszych małych ojczyznach i do tego dopuścić nie możemy. Dlatego też w karcie samorządowej, którą dziś będziemy podpisywać z samorządowcami z Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, jest między innymi zobowiązanie Polski 2050 do zwiększenia udziału samorządów w podatku PIT, podatku CIT, ale także otrzymanie dla samorządów podatku VAT. Jak mówił świętej pamięci były prezydent miasta Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek, rura w ziemi nie jest polityczna. Dzisiaj władza w Warszawie chciałaby wszystko upolitycznić. Polską szkołę, rurę w ziemi, a wszystkie inwestycje dzielić z pozycji stolicy, a kto może dostać pieniądze na inwestycje, kto nie. Nie, szanowni państwo, to nie jest droga w dobrym kierunku, to nie jest droga, którą będziemy popierać. Samorządy potrzebują odbudowy solidnych fundamentów finansowych i odbudowy swojej niezależności finansowej, bo robią za rząd kawał dobrej roboty. Dziękuję. Agnieszka? Dziękuję bardzo. To ja w takim razie z perspektywy gminy Kórnik, już tu wspomnianej, może konkretnie o cyfrach. Gmina Kórnik ma budżet w 2020 roku na poziomie około 225 milionów. Same wydatki na oświatę to około 87 milionów, z czego subwencji oświatowej gmina dostanie około 26 milionów. Tak naprawdę te pieniądze nie wystarczą nawet na pokrycie pensji nauczycieli.
samorząd kurnicki w takim wypadku będzie musiał dołożyć około 61 milionów do tego, aby ten budżet oświatowy jakoś spiąć. Może tu chciałabym jeden mały artykuł z Konstytucji, artykuł 167, zacytować Państwu w wielkim skrócie. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W Poznaniu sytuacja jest taka sama. Nieważne, czy jest to małe miasto, mała gmina, czy jest to duże miasto. Problemy, jeżeli chodzi o subwencje, są podobne. W tamtym roku Poznań wyliczył sobie koszty oświaty na około 1,4 miliarda, z czego miasto musiało dołożyć 550 milionów. Należy głośno postawić pytanie, skąd tak naprawdę samorządy mają wziąć te pieniądze? Bo jeżeli my musimy dołożyć tak dużo pieniędzy do inwestycji, to musimy do oświaty, to musimy te pieniądze z jakiejś innej inwestycji zabrać. Pytanie z jakiej? Czy nie zrobimy chodnika do szkoły, czy nie wybudujemy drogi, czy oświetlenia? I jeszcze chciałabym wspomnieć kilka słów o Polskim Ładzie, o którym troszeczkę teraz w dobie tej wojny zapomnieliśmy. Po wprowadzeniu zapisów tego Polskiego Ładu na zmianach dodatkowych gmina Kórnik straci około 14 milionów. Oczywiście państwo polskie ogłosiło szumnie różne programy, które mają wyrównywać nam te straty. Jako gmina złożyliśmy 3 wnioski o dotacje i o dofinansowanie inwestycji. Zostały wybrane dwie inwestycje na około 6 milionów, czyli tu już widać tą różnicę w cenie. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, z jakiego klucza te inwestycje były dobierane, kto w jaki sposób. No, tak jakby procedury przyznawania tych dotacji są bardzo niejasne i mało kto wie, na jakiej zasadzie one są przydzielane. Ale sytuacja jest gorsza, dlatego że wszystkie wnioski, które były składane przez gminy na przełomie grudnia i stycznia, w tej chwili nie mają żadnej ważności. Ceny inflacji, ceny materiałów budowlanych, ogólna sytuacja na rynku doprowadziła do tego, że te wszystkie inwestycje są teraz nieważne, ponieważ wzrosły o około 100-150%, tak mniej więcej. Wykonawcy, którzy już podpisali umowy, chcą się wycofać z tych umów, nawet kosztem zapłacenia kary umownej, a wykonawcy, którzy powinni już teraz na dniach podpisać te umowy, nie chcą tych umów podpisywać. Obawiam się, że wiele spraw skończy się w sądzie i tak naprawdę nie wiadomo, kto za to wszystko odpowie. I tak sobie myślę na sam koniec, że tym wszystkim jak najszybciej powinno się zająć Ministerstwo Finansów. Tylko, że my nie mamy ministra finansów w Polsce. Dziękuję bardzo. To już na koniec takie oświadczenie. Myślę, że najwięcej czasu tu dzisiaj z Państwem poświęcamy na sytuację w oświacie. Bo tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się budżetom gminnym, to wydatki w tych budżetach wynoszą od 30 kilku do 50% właśnie na oświatę i wychowanie. To jest najważniejszy element nie tylko budżetu, ale zaangażowania lokalnych samorządów w swoich zadaniach. Więc dzisiaj dlatego mówimy wiele, bo okrawanie naszych budżetów wpływa również na standard prowadzonych szkół przez samorządy. Niewątpliwie te wszystkie działania w szkole są oparte o finanse. Teraz mamy jeszcze szczególną sytuację, która znakomicie wpływa na wzrost kosztów funkcjonowania szkół, chociażby ze względu na gwałtowny czy drastyczny wzrost nośników energii. Energia elektryczna, gaz, szczególnie gaz, który wielokrotnie wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ale ja chciałem Państwu też przytoczyć kilka przykładów, na ile subwencja oświatowa, czyli te pieniądze, które Państwo daje na funkcjonowanie oświaty w gminach, ma udział w kosztach faktycznie ponoszonych. Te przykłady są z różnych miejsc w Polsce po to, żeby można było sobie wyrobić w miarę obiektywne stanowisko. I tak Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie, udział subwencji jest prawie 57%. Kluczbork, województwo opolskie, 50%.
Wisznice, to jest niewielka gmina w województwie lubelskim. Tam jest subwencja pokrywa w 60%. Nawet w małych gminach ten udział jest niewystarczający. Tu mamy Wielkopolska, Opalenica 54%, Ostrzeszów 47%, Międzychód 38%, Czechowice-Dziedzice, czyli województwo śląskie 51%, Grodzisk Wielkopolski 49%, Swarzędz 39%, Suchy Las 36%, Komorniki 43% i Tarnowo Podgórne 32%. To jest obraz, na ile państwo jest zainteresowane wspieraniem finansowym, bo zaangażowanie państwa w oświatę, i tutaj padło i ze strony pana Szymona Hołowni i pani poseł, jest dosyć zaskakująco duże, jeżeli chodzi o ingerencję funkcjonowania szkół. Natomiast spada, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe. To wsparcie finansowe, ono nie tylko jest mniejsze relatywnie co do wartości pieniądza, bo ta postępująca inflacja bez wątpienia ma wpływ na to, ile będziemy ostatecznie wydawać na funkcjonowanie naszych szkół, ale na przykład w gminie Tarnowo Podgórne w ubiegłym roku subwencja oświatowa była o 1 000 000 zł wyższa. W tym roku, mimo że mamy więcej uczniów, bo uruchomiliśmy nową szkołę, to ta subwencja jest o ponad 1 000 000 zł mniej. To nie jest dobre podejście, to nie jest traktowanie poważnie najważniejszego zadania państwa, bo oświata i wychowanie w moim przekonaniu jest najważniejszym zadaniem państwa, które ma charakter długoterminowy. Ta inwestycja jest w przyszłość i tutaj wszyscy powinniśmy się skupić, żeby jak najbardziej to wspierać, i samorządy to czynią ze wszystkich sił, ale w którymś momencie tych sił nam zabraknie, po prostu nie będziemy mieli na tyle możliwości finansowych, żeby w takim standardzie jak dotychczas utrzymywać oświatę i również pokrewne z tą dziedziną działania. Tak zatem tu z tego miejsca jest apel do rządu, żeby zaangażował się, żeby spojrzał na potrzeby samorządów w zakresie oświaty. Dzisiaj w szczególności, kiedy podejmujemy również tę odpowiedzialność za naszych sąsiadów, za przyjaciół z Ukrainy, których w naszych szkołach jest bardzo wielu, w gminie Tarnowo Podgórne to liczba blisko 370 uczniów, którzy są praktycznie w każdej szkole i są objęci jak najlepszą opieką po to, żeby tutaj na miejscu mogli się dobrze czuć, aczkolwiek musimy o tym pamiętać, że to wszystko wymaga nie tylko wysiłku organizacyjnego, nie tylko zaangażowania, abym powiedział, ponad normatywny czas, bo tak to dzisiaj się dzieje, ale również finansów. I o to będziemy apelować i o to będziemy się upominać. Ja myślę, że stosujemy do pana premiera jakiś wspólny apel, wspólnie po dzisiejszym spotkaniu z samorządowcami. Jako posłanka z Komisji Finansów Publicznych deklaruję, że będziemy walczyć o uzupełnienie tej subwencji oświatowej. Będą takie pierwsze owoce naszej współpracy, wspólnej pracy, i dążenie do osiągnięcia tych celów, które sobie zakładamy. Jeżeli chodzi o oświadczenia, to już na tym kończymy, a teraz zapraszamy do zadawania pytań. Ja chciałem zapytać przewodniczącego Połowę. Platforma Obywatelska ma taki pomysł odnośnie podwyżek dla nauczycieli o 20% i generalnie sektora publicznego o 20%, ale tam też jest mowa o nauczycielach. Ten pomysł został też skrytykowany przez profesora Leszka Balcerowicza ostatnio i chciałem zapytać, jak pan odnosi się do tego pomysłu? Czy pan będzie popierał takie rozwiązanie proponowane przez Platformę Obywatelską, czy ma pan jakieś inne pomysły? Ja uważam, że to jest w ogóle świetny pomysł, żeby ludzie w Polsce zarabiali więcej i mogli sobie więcej za to kupić. Natomiast nie rozumiem, dlaczego tylko 20% i tylko budżetówka. My dzisiaj powinniśmy sprawić, żeby nie 20% w budżetówce, tylko żebyśmy my wszyscy w Polsce, zarabiający pieniądze i w Polsce pieniądze wydający, nie tracili 30% rocznie za chwilę ze względu na nieudolne zarządzanie państwem i polityką monetarną przez Adama Glapińskiego, Mateusza Morawieckiego i innych tego rodzaju, pożar się Boże, ekonomistów. To jest dzisiaj dla nas główne wyzwanie. Ta propozycja 20% tylko dla budżetówki, moim zdaniem, choć brzmi dobrze, wymaga jeszcze doprecyzowania.
Znaczy, brzmi dobrze w uchu, ale wymaga doprecyzowania. Po pierwsze, czy to zostało policzone? Czy wiemy, jakie skutki będzie miało dzisiaj dla tego budżetu i dla tego stanu finansów publicznych, jaki jest? Po drugie, budżetówka to między innymi Adam Glapiński. Czy on też powinien dostać podwyżkę? Budżetówka to również ministrowie w kancelarii premiera, w kancelarii prezydenta. Ich też powinna objąć ta 20% podwyżka? A jeżeli ich nie powinna objąć, to kogo powinna objąć? Gdzie wyznaczymy kryterium? Czy będzie to kryterium dochodowe, czy kryterium stanowiska, czy jakieś inne kryterium, które sobie przyjmiemy? My dzisiaj wychodzimy z założenia, że dużo lepiej jest i dużo sensowniej jest sprawić, żeby w Polsce przestała rosnąć w takim tempie inflacja, która zabija nasze oszczędności, która za chwilę zabije możliwość mieszkania w wymarzonym mieszkaniu czy domu tysięcy z nas, która sprawia, że ceny żywności drożeją, która sprawia, że nakręca się spirala płacowo-cenowa praktycznie za chwilę bez żadnej kontroli. To jest dzisiaj moim zdaniem podstawowe wyzwanie, a nie pójście w kierunku partykularnych podwyżek dla różnych grup. Powtarzam, spróbujmy dzisiaj wypracować takie rozwiązania, a my wiemy, jakie one są i chętnie z naszymi partnerami usiądziemy do tego, żeby je konsultować. Mówię o partnerach opozycyjnych, bo nie wiem, czy ci rządowi będą chcieli słuchać. Ale dzisiaj musimy sprawić, żebyśmy wszyscy nie tracili 20%, również budżetówka, a nie tylko, żebyśmy obiecali, że tym czy innym damy taką czy inną podwyżkę. Jak mówię, po usłyszeniu tej propozycji czekamy ze strony Platformy Obywatelskiej na precyzyjne wyliczenia, na precyzyjne rozpisanie, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy i my wtedy bardzo chętnie do takiej rozmowy usiądziemy. Partie opozycyjne powinny iść do wyborów wspólnie, czy też osobno? Znowu ta dyskusja się pojawia, ona się pojawia raz na jakiś czas. Zauważyłem, że raz na jakiś czas niektórym z nas włącza się taki syndrom psa pasterskiego, który czuje owce i od razu atawistycznie chce je zaganiać do zagrody. Ja przyszedłem do polityki, żeby robić ją w modelu partnerskim. Mnie nie interesuje bycie owcą ani psem pasterskim. Chciałbym zobaczyć partnerów, którzy siedzą przy jednym stole i dogadują się co do tego, jak ma wyglądać ich współpraca, jak poukładać rzeczywistość. Węgry powinny nas czegoś nauczyć. Myślę, że niektórych nie nauczyły. Myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z Czech i tego, co się stało w Czechach. Myślę, że to dużo lepszy dla nas przykład, dużo bliższa naszej ordynacja i dużo lepszy finał i skuteczniejsza opowieść, bo tam wybory w przeciwieństwie do tych węgierskich, gdzie była jedna lista, wygrać się udało. Ja jestem przekonany, że dzisiaj nie jest czas na dogmatyzowanie żadnego z podejść i rozumiem, że gdzieś tutaj w tle od razu pojawia się postać Donalda Tuska, który jest naczelnym piewcą tej idei jednej listy. Ja się z Donaldem Tuskiem nie zgadzam i wielokrotnie mu o tym mówiłem i w rozmowach prywatnych, i w tych bardziej publicznych. Uważam przede wszystkim, że dzisiaj jest czas na to, żebyśmy nie dogmatyzując żadnego z podejść, obliczyli sobie różne warianty w różnych wersjach i obliczyli ich ryzyka. Nasi eksperci strategii 2050 wyraźnie pokazali, z jakimi ryzykami wiąże się jedna lista. Z jakim potencjałem demobilizacji wiąże się jedna lista. I my później słyszymy, no dobrze, ale przecież te elektoraty są prawie takie same. No nie są takie same. Gdyby były takie same i gdyby Polacy rzeczywiście chcieli jednej opozycyjnej listy pod wodzą Platformy Obywatelskiej, to ta dzisiaj miałaby 35% w sondażach, a może nawet 40%, a ma 25%. Dlatego dzisiaj uważam, że powinniśmy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak poukładać partnerskie relacje, strategiczne partnerstwa, takie jak my, które zawieramy z OKS-em. Nikt nie traci swojej autonomii, ale umawiamy się na wspólną robotę w pewnych zakresach. I dopiero później z tej wizji powinna kiełkować strategia, a ze strategii wyborcza taktyka. To zawsze powinien być ten porządek, a nie, że zaczynamy od taktyki, dorobimy później do tego strategię, a później opowiemy ludziom wizję, żeby w nią uwierzyli. Nie, najpierw wizja, później strategia i później taktyka. I zobaczymy przed wyborami, kiedy już będziemy wiedzieli, kiedy, w jaki, na jakich warunkach, jak Kaczyński chce to skręcić, co na to Kurski, czy zmienią ordynację, czy nie zmienią. Wtedy będzie czas, żeby usiąść, policzyć to wszystko i powiedzieć, jakie są największe szanse na zwycięstwo i jak to wszystko poukładać. Ja mogę tylko z uśmiechem, bo nie ma we mnie złości, nie ma we mnie jakiejś frustracji, tylko naprawdę z uśmiechem zaproponować wszystkim zainteresowanym. Model Owczarek Podhalański i Owieczki i Zagroda odsuńmy
do studiów etnograficznych i na piękne obrazy. A my, jako dojrzali politycy, dojrzali liderzy i liderki, usiądźmy do stołu i rozmawiajmy o tym, jak wspólnie zrobić taką Polskę, w którą ludzie uwierzą. Nie jedną listę, tylko taką Polskę, w którą ludzie uwierzą, bo jeżeli my zrobimy taką Polskę, w którą ludzie uwierzą, to nie będziemy musieli ścibolić procent do procentu, głos do głosu i się zastanawiać, czy Kaczyński nas prześcignie o 3 czy o 4%. My musimy mieć taką wizję, wszyscy, taką wizję, żeby porwać te 40% niegłosujących, żeby porwać te 12% czy 15% niezdecydowanych i wtedy wygrywać z komfortem 50+, a nie zastanawiać się nad ściboleniem procent do procenta. To jest moje podejście, bo poszedłem do polityki nie po to, żeby marnować czas na taktykę, tylko realizować wizję. I wierzę, że to też podejście podzielamy nie tylko w ruchu Polska 2050, ale i podziela je wielu Polaków. Zupełnie otwarcie i z przyjaźnią, i z Donaldem, i z Włodkiem Czarzastym, i z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem, i z innymi będziemy o tym, myślę, stale rozmawiać. Rozumiem, że nie mam więcej pytań. To w takim razie bardzo dziękujemy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, o godzinie 15 będzie ostateczne podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Ogólnopolską Koalicją Samorządową OK Samorząd, a Polską 2050 Szymona Hołowni. To podpisanie poprzedzi też krótki koncert ukraińskiej artystki, tak żeby też nawiązać do czasów, w których żyjemy, w których funkcjonujemy. Bardzo dziękuję. Ewentualnie do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy.